Wiecie, w świecie mówi się, że panele bezpośrednio po obiedzie to najgorszy czas. Nikt tego nie chce. Zresztą na religijnych konferencjach też nie. Ale królestwo nasze nie jest z tego świata. Amen? Jesteście ze mną? Dlaczego pytam? Zależy mi na tym, abyście byli skoncentrowani. Zależy mi na tym, abyście byli skupieni. Ja jestem fanem praktyki życia, więc trochę chciałbym podejść do tej sesji warsztatowo. Dlatego zależy mi, żebyście od początku byli ze mną. Ok? Dwa założenia na dzień dobry. Skupcie się. Od momentu, jak powiem słowo zaczynamy, to jestem Bóg. Jak powiem jakiekolwiek do was słowo, to mówi do was Bóg. I tak do tego podchodźcie. Słowo, które bezpośrednio jest skierowane do was od Boga. Drugie założenie. Bądźcie szczerzy. Bądźcie szczerzy przed Bogiem. Wiecie, Bóg nie przychodzi z oskarżeniami, Bóg nie przychodzi z potępieniem. To ważne. Bóg jest jaki? Dobry. To dobry Bóg. On nie oskarża, On nie potępia. Więc od momentu, jak powiem słowo zaczynamy, to traktujcie to, że to, co będzie dalej padało, jest kierowane przez Boga do was, a wy jesteście szczerzy. Okej? Okay? Kto z was, przyjaciele, zaczynamy. Kto z was, przyjaciele, dobrze wykorzystał przerwę obiadową i tak pojadł sobie dosyta? Wie, że jest najedzony. Wstańcie, proszę. Jesteście szczerzy przed Bogiem. W tym zakresie pytam. Widać, kto najbardziej z Bogiem dyskutuje. I teraz ci z was, którzy stoicie, niech dalej stoją ci, którzy albo są w czynnej służbie już, albo podjęli decyzję, że celem ich życia jest służba Bogu. Niech ci z was zostaną stojąc. Okej. Okay. Chodź na środek. Chodź. Na środek. Chodź, Gosia. Na środek. Chodź, Marek. Chodź. Norbi, poprosiłbym teraz. Także było troszeczkę więcej. O, może tak. Mateuszka, miałbym prośbę, żeby na razie podtrzymać. Okej? Okay? Może? Ktoś? W związku z tym, że zdecydowaliście się w swoim życiu mi służyć, to biegnijcie przez życie. Biegnijcie w służbie. Biegnijcie dookoła. Tak jak na długi dystans. Tak, siadajcie. Biegnijcie jak na długi dystans do momentu, aż powiem dosyć. Przyglądajcie się. Po prostu się przyglądajcie. Biegnijcie. Biegnijcie. Jestem z wami.
Ja jestem. Biegnij. Biegnij, nie zatrzymuj się. Hej, hej, jak ty wyglądasz? Jestem. Hej. Maciek, chyba trochę za dużo, co? Nigdy nie dasz rady. Nigdy nie dasz rady. Gosia, o tobie nikt nic nie wie. Nikt ciebie nie zna, Gosia. Nic nie zrobisz w królestwie. Gosia, biegnij szybciej, tak wolno biegniesz, spowalniasz cały ruch. Marek, twoje marzenia są nierealne. Jak ty wyglądasz? Hej, Gosia, daruj sobie. Odwal się. Dalej, dalej, biegnijcie szybciej, jesteście zbyt wolni. Ty, a kim ty jesteś? Bo nikt ciebie nie zna. Kim ty jesteś? Biegnijcie, jestem Łysy z wami. Głosi Ewangelię? Ja jestem. Marek, nie masz kondycji. Zapału ci brakuje. Krzyczcie do diabła, do diabeł! Ty jesteś słaby, Maciek. Znamy cię od lat. Od urodzenia. Daj diabłu w mordę. Nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Nie jesteś groźna. Wymyśliłaś to sobie. W ogóle nie widać was entuzjazmu. W ogóle wam nie zależy. Zatrzymaj się. Już nie dasz rady. Zatrzymaj się. Nic nie zrobiłeś i nic nie zrobisz. Biegnij. Zobacz, zobacz, ja jak biust ci podskakuje, jak biegniesz. Biegnij. Masz za słaby ja głos. Biegnij. Mój jest mocniejszy. Możesz już sobie darować, Gosia. Nie musisz się tak męczyć. Wody? Dam ci wody! Jak się napijesz mojej, nie będziesz pragnąć. Będą się z ciebie ludzie śmiać. Właśnie z będą Bartu, się z ciebie śmiać. Zdecydowałeś się mi służyć. Nie masz kondycji, zejdź na bok, Marek. Dlaczego pytasz mnie, czemu ty? Przecież to nie była moja decyzja. Nikogo nie uzdrowiliście. Nie macie mocy. Mamy. Nie macie mocy. Jakie są wasze świadectwa? Kto was zna? A ty to nawet nie umiesz ładnie mówić. Nie ma wody, nie ma wody. Daj z ciebie to, co masz w ciele. Biegnijcie. O co wam w ogóle chodzi tak naprawdę? Dobra, kto się wycofa? To nie jest wstyd. To nie jest wstyd się wycofać. Możecie zrezygnować, nie musicie dalej. Ja jestem. Będzie dobre życie. Zrezygnowałeś? Chodź. Chodź. Słuchajcie, to przecież nie ma sensu. Przecież w ogóle jak wy biegniecie, w ogóle wy nie osiągniecie żadnego celu. Ciebie znam. Ty nic nie dokonasz. Ty nie możesz. Ty już zrezygnuj. Ciebie znam. Nie umiesz ani ładnie mówić, ani nie wyglądasz jak gwiazda. Zrezygnuj już. To nie jest wstyd. Jesteś wśród swoich. Nikt cię nie potępi. Biegnijcie, to długi dystans. W ogóle nie macie siły przebicia. Ty się boisz. Ty się boisz. Nie bądźcie tacy głośni, nie wiecie, co się stanie. Nie wiecie, co się stanie w waszym życiu. I co sobą zamierzacie zaprezentować ludziom? Maciek, weź sobie ulżyj, wiesz jak, ulżyj sobie, po co się będziesz męczył? Ty czekaj, jak to ty jesteś, bo ty groźny nie jesteś, poczekaj. Ty już musisz zrezygnować. Co ty masz z tymi włosami? Poczekaj trochę. Na boczkach masz tutaj za dużo. Kogo chcesz pokazać, co? Na tyłku też. Na tyłku też. Co ty chcesz zaprezentować tym ludziom? Najpierw może pójdź na, wiesz, na jakiś fitness, a później będziesz głosił Ewangelię. Nawet się nie zmęczyłem. Ty nie masz mocy. Ciebie znam. Ciebie znam. A co ty zrobiłeś? Co, wymieniasz? Ja? Absolutnie. Maciuś, za dużo kebabu.
Maciuś, i ty myślisz, że co? Że ty jesteś taki kozak, bo ty teraz się postawiłeś? No. Anetka. Odważny jesteś w gębie. W tobie nie ma tej siły. Wszyscy to wiemy. Podstawię ci nogę. Nie dasz rady. Nie dasz rady, Anetka. Zobacz, będzie miło. Chodź, zostaniesz ze mną. Gdzie? Co ty możesz? Biegnijcie. To długi dystans. Marek, przez lata nic nie zrobiłeś. Możesz zrezygnować. Nie musisz. Nie musisz, Marek. Znamy cię dobrze. Możesz zrezygnować, Marek. Możesz. To nie jest wstyd. Ale ja jeszcze mam swój mikrofon. I co teraz możesz, co? Ale ja mam swój mikrofon. Słuchajcie, przecież to jest zryw emocjonalny. Przecież wy nie macie żadnej mocy, bo nie jesteście w ogóle odważni. Weźcie, popatrzcie na siebie, jak wy w ogóle wyglądacie. Co wy chcecie? Przebudzenie zrobić? Z czym? Jak wy wyglądacie? Do kogo wy zamierzacie trafić? Do jakich ludzi? Zaspokojni, stonowani. No weźcie. Brakuje wam charyzmy, nie macie jaj, wy nie zrobicie żadnego przebudzenia. No weźcie, popatrzcie na siebie, błagam. Czemu Ewa ma jeszcze mikrofon? Bo ja, właśnie, ja się będę trzymać. Nie ma wody, Gosia. Co, już wynikasz, Gosia? Zatrzymajcie się, dziękujemy, przeganiamy diabły. Norbi, zabierzcie to, jak możecie. A wy chodźcie, kochani, do mnie. Chodźcie. I teraz każdy z was, pamiętamy, że ja jestem Bóg. I rozmawiacie z nim szczerze. Chodźcie tutaj. Gosia, chodźcie. I teraz każdy niech odpowie jednym zdaniem, co czuł i o czym myślał? W szczerości. Ja byłem tylko skupiony na biegu. Nie reagowałem na te rzeczy z zewnątrz. Przekaż dalej. Ja czułem kebaba i pytałem się, po co wstałem. Ja byłem skupiony na biegu, ale też poczułem atak. Pełność w brzuchu, niewygoda, myśli o Jezusie. Siostra rano powiedziała, załóż pasek do spodni. Ale ogólnie zabawa i frajda, super. Jeszcze Gosia? Fajnie, bo w ogóle nie przeszkadzały mi te ich uwagi. Żeby tak było w życiu, to by było super. A o czym myślałaś? No właśnie, jakby wiedziałam, że to ktoś mnie próbuje powstrzymać i muszę myśleć tylko o biegu. No. Parę pytań pomocniczych. Kto z was odczuwał dyskomfort fizyczny? Na przykład z pełnym brzuchem, tak? Okej. Okay. Kto z was odczuwał dyskomfort psychiczny? Jestem wystawiony na publiczny atak. Ludzie na mnie patrzą, śmieją się. Czy komuś z was przeszły przez głowę myśli poniżające, potępiające? Nie. Są po mojej stronie. Czy... Pamiętajcie, rozmawiamy szczerze. Czy w kimkolwiek z was diabeł uderzał w stare kompleksy, których nie macie? Tak. Uderzał. Uderzał, bo zna was dobrze. Dzięki w ogóle. Brawo dla was. Siadajcie. Kochani, ja celowo poprosiłem o to doświadczenie, bo jesteśmy ludźmi praktyki. Nie żyjemy mrzonkami. Pewnie mało kto z was przewidywał, tak, że atak może wyjść od Julity czy od Ewy. Tak? Ale to, co widzieliśmy przed chwilą, tą inscenizację, to tak naprawdę to jest nasze życie. To jest nasza służba.
To nie jest tak, jak na amerykańskim YouTubie, że wyskakują, wiecie, pastorzy w garniturze, w krawacie i jest high life. Wielokrotnie to, czego człowiek odczuwa fizycznie, to jest dyskomfort. Dyskomfort. Wielokrotnie diabeł będzie próbował w jakikolwiek sposób go zatrzymać. Tak? Będzie chciał uderzyć w rzeczy, które były w starym życiu istotne dla tego kogoś. Dziewczyny i tak były łagodne, bo prosiłem je, żeby były bezwzględne w ataku. Bo chodzi o praktykę życia, tak? I teraz, wiecie, ja jestem ostatni, który chodziłoby w życiu tylko o emocjonalne uniesienie. Chodzi o świadomość, na co my się decydujemy, tak? Po ludzku służba i bieg to jest służba w kryzysie, po ludzku. Ale pytanie, co my mamy w głowie? Jak my to mamy poustawiane? Czy dla nas jest to faktycznie kryzys, czy to nie jest kryzys, tak? Ale każdy człowiek musi zdecydować, czego tak naprawdę szuka. Bo służba to nie jest zabawa. Teraz mieliśmy fan. Obserwowaliście ich na środku, tak? Oni trochę wiedzieli, że są w centrum, że jest taka aura. Ale wielokrotnie biegniemy sami. Jest głos tego Boga i zobaczcie, o co was zapytałem tak naprawdę. Kto z was jest w służbie albo zdecydował? Kto podjął taką decyzję, tak? I wielokrotnie człowiek biegnie sam. Bóg jest cały czas. Ale diabeł próbuje zatrzymać. Musimy być tego świadomi. Diabeł nie jest wielki. Ale chodzi o to, żeby nie żyć iluzją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy spotykamy się w zbiorowym namaszczeniu. Trzeba świadomie podjąć decyzję, że ataki z zewnątrz, one mogą być. Ale teraz zobaczcie, kto się tego boi? Kto nie żyje z Bogiem? Człowiek, który realnie żyje z Bogiem, strategie przeciwnika są mu znane. Wie o nich wcześniej. Jest w stanie je rozpoznać. Modlitewnie je neutralizuje. Dlaczego ja o tym mówię? Mi chodzi o to, że decyzja o służbie musi być w pełni świadoma. Nie idziemy na front, kiedy nie jesteśmy ludźmi dyscypliny. Kiedy żyjemy z Bogiem, po pierwsze, człowiek rozpozna atak, będzie miał informację, będzie wiedział, po drugie, to żaden atak. To jest jedno wielkie nic, ale trzeba żyć z Bogiem, tak? Po drugie, z wewnątrz, zobaczcie, dusza człowieka pokaże wszystko, co nie zostało w niej do tej pory uświęcone. Pokaże wszystko. Wszystko. Bo wtedy jesteś sam. Wiecie co, ja, jak słucham w ogóle tych wszystkich czasami nauczań o tym uświęceniu, z tego się robi takiego trochę enigmatycznego bałwanka. Wiecie, jak ludzie mówią, nie? O, ten to się napił wódki, a ja się nie napiłem, a ten to pierdnął na uwielbieniu, a ja nie. Wiecie, co to jest? Kwas faryzeuszy. Tak jest postrzegana, tak jest wynoszona też moralność i w ogóle uświęcenie. Ale ja patrzę na to inaczej. Ja sobie nie mogę pozwolić na to, że kiedy ja będę biegł na froncie i będę wchodził w miejsce, kiedy nie ma innych ludzi, to moja dusza zacznie mnie blokować. Dusza ma mi służyć i ciało ma mi służyć. Jestem zmartwychwstałym duchem, ale muszę te rzeczy przerobić dla siebie i celu, który mam, który obrałem, jeśli zdecydowałem, że chcę. Podobało mi się to, że powiedzieliście właśnie, bo diabeł uderza przez takie rzeczy. Stare kompleksy, coś, co kiedyś działało, coś, co kiedyś powodowało, że człowiek miał depresję, że się wycofywał, że tracił orientację. On nie jest silny, ale chodzi o to, żeby my mamy być mądrzy, my mamy być praktykami. Więc to są te dwa źródła. Jedne jest zewnętrzne, a drugie jest wewnętrzne. Oba są do rozwalenia, pod warunkiem, że realnie żyjemy z Bogiem. Pod warunkiem, że to nie jest kwestia sloganów,
że tak rzucamy w kulturze kościelnej, że dobrze jest się uświęcać, dobrze jest mieć czas modlitewny, tak? Później wszyscy idą na front, to ja też pójdę na front i dostaję w łeb i pytam dlaczego. Dlatego. Dlatego. To, co mówię teraz, nie wynosi diabła. Absolutnie. Jego strategie są stare, słabe i znane. Ale jako ludzie praktyki musimy być mądrzy. Zobaczcie, jak ważna jest świadomość naszej tożsamości. Zobaczcie. Kim ja jestem? Jak w czasie tego biegu. Tak? Zmęczenie, słowa zewnętrzne, jakieś przeciwności. Jestem zjednoczony z Chrystusem. Biegnę jako zjednoczony z Bogiem. I kiedy mówię o świadomości tożsamości, to chodzi mi o oba aspekty. Pierwszy to jest ten, kiedy jest generalny, ogólny, dotyczy wszystkich, tak? Jestem królem, jestem zwycięzcą, tak? Jestem. W tym się trzeba poprzeglądać, w praktyce w tym trzeba chodzić. Nie tylko wtedy, kiedy słuchamy nauczania, bo wtedy to jest proste, tylko w praktyce życia, kiedy wychodzimy na front, kiedy mierzymy się z okolicznościami, które są trudne, to słowo ma się materializować wtedy. To wtedy ono ma się manifestować. Wcześniej ono się nie manifestuje. Wcześniej jest wiedzą. Wcześniej jest tylko wiedzą. Ale kiedy stajesz na froncie, to ono zamienia się w mądrość. Jest uaktywnione przez wiarę. I ono manifestuje moc. Ono na froncie, w praktyce, tak? Czyli świadomość tożsamości w tym ujęciu generalnym, kim jesteśmy w Chrystusie, tak? Ale też świadomość tego w ogóle, kim ty jesteś, twojego powołania, tak? Na czym twój bieg polega? Bo to oczywiście była scenka, ale każdy biegnie zgodnie ze swoim powołaniem też, tak? Ale wszystko jest ukierunkowane też na rozwój i na wpływ. I dalej ta świadomość celu. Nie? Pytałem właśnie celowo was, dlatego o czym myślałeś i co czułeś, nie? Ale o czym myślałeś? Jak bardzo wmontowany jest nasz ten cel? Jak my jesteśmy... Czy rzeczywiście postrzegamy siebie jako ludzi, którzy są odpowiedzią na ten czas dla tego kraju, dla tych regionów? Kiedy stajemy sami w swoim biegu, kiedy stajemy sami na jakimś froncie, czasami w grupach, czasami sami, jest różnie, ale wtedy ta wiara się manifestuje albo po prostu jej nie ma. Zobaczcie, jak ważny przy tym jest właśnie ten stały i stabilny umysł, wypełniony prawdą Bożą, tak? Wypełniony pokojem. To jest mega ważne. Mega ważne, bo teraz jeśli ja biegnę i będę się koncentrował, że ktoś mi powiedział, brzuch ci wisi, kurczę, na tym, że mam ten brzuch, to ja stracę orientację. Albo mi powie coś tam, że zrobiłeś to czy tamto. Nie. Ja jestem skoncentrowany na celu. Zależy mi, żebyśmy mądrze podchodzili do tego, tak? Że służba to nie jest ten amerykański, wiesz, American Dream w takim znaczeniu. Oczywiście, to jest piękna, wspaniała przygoda. Ja bym się z nikim nie zamienił jakby w życiu na to, co tak naprawdę też udrażniam, rozpoczynam i powiększam w swoim życiu. To jest wspaniałe. Ja to uwielbiam w ogóle takie życie. Ale nie od takiej strony, że, nie wiem, założę garniak. Zauważyliście to? Że jest coś takiego na świecie, że, nie wiem, jest pastor czy ktoś, to od razu gajer, krawat. Kiedyś się modliłem, pytam Boga, a dlaczego tak? Skąd to się w ogóle wzięło? Ta kultura takiego, nie wiem, uhonorowania Boga krawatem? Jak schodziliśmy z uwielbienia, nie miałem milimetra ciała niespoconego. I pewnie cuchnąłem z daleka. Nie myłem się, więc teraz też pewnie cuchnę. Podejrzewam, że każdy z was też. Mimo, że się rano myliśmy, tak? Ale tak jest na froncie. Tak jest na froncie. Człowiek jest spocony, brudny, tu ma ślady krwi, tam ma jakąś ranę, bo się może nie zastawił dokładnie. To tak wygląda. I to nie chodzi o to, że my się boimy, że tam nas ktoś powie. Nie, nie, nie. Ale gdzie dwa rąbią, tam wióry lecą, tak?
Jak odcinasz demonom łby, to się krwią pobrudzisz. Krawacik i koszulę też. Musimy być też w pełni świadomi, że będziemy wystawieni na pokaz. Dzisiaj te 6 osób, dzięki jeszcze raz wam, byliście wystawieni na pokaz reszty. Ale jesteście wystawieni w środowisko różne w życiu. I teraz coś wam powiem. Jak zdecydowałeś się służyć i zdecydowałeś, że będziesz publiczny, to każdy człowiek ma prawo cię komentować. Ma prawo o tobie mówić. Pytanie, czy to będzie dla ciebie jakimś blokerem. Czy to będzie w jakiś sposób istotne. Ale chodzi o to, żeby się nie dziwić. Jak to? Zrobiliśmy tam ewangelizację i mamy takie czy takie wpisy, albo generalnie tak nam skomentowali coś tam ludzie w pracy. No jak mają skomentować? Jak są sługami diabła, są ze świata, jeszcze jakby nie zaczaili w ogóle o co chodzi w Ewangelii. Bronią swojej pozycji. To jest normalne, tak? Więc tak naprawdę, bo ja chcę te dwie sfery pokazać, że po ludzku to może wyglądać tak, że to są oskarżenia, potępienia, ale to jest pytanie, jak mamy, na ile my żyjemy wewnętrznym człowiekiem, na ile to jest nas w stanie w ogóle ruszyć, na ile jest w stanie taka informacja, że jesteś słaby, doświadczenie, upadłeś, nie wiem, 3-4 razy w życiu, coś wcześniej, diabeł będzie stał i będzie ci mówił, ale teraz też nie dobiegniesz, nie dobiegniesz do celu. Za słaby jesteś, potrzebujesz jeszcze tego czy tego. No ale przecież 2 dni temu na konferencji podniosłeś ręce i powiedziałeś, biegnę. Ja decyduję, że biegnę. Boże, co się stało? Dlaczego ten diabeł taki duży? To nie jest duży diabeł. To jest kłamca, który właśnie działa na tym, tak? Patrzy, na ile się z tym zjednoczyłeś, na ile uwolniłeś w to wiarę, na ile zbudowałeś swoją tożsamość. Nauka fundamentów w ogóle i rozwój człowieka nie jest tylko po to, żeby błyszczeć i rzucać paragrafami. To jest po to, żebyśmy byli silnymi i stabilnymi jednostkami. Żebyśmy mogli w ogóle walczyć na froncie, żebyśmy mogli mieć przy tym szczęśliwe życie. Nie do końca szczęśliwe po ludzku w takim znaczeniu, tak? Że uwijemy sobie strefę komfortu. Dlatego wybrałem osoby, które zjadły, bo zakładałem, że będą odczuwały pewien dyskomfort. Do służby wchodzimy świadomie i stawiamy w niej wszyscy na jakość. Dzisiaj dużo rzeczy zostało uwolnionych i wiele z was dużo przyjęło, ale jeśli są takie osoby, które potrzebują w tej materii przełomu, jakoś inaczej sobie to wyobrażały, a decydują się służyć, ale potrzebują to poukładać, bo czego innego ci się spodziewali, ale teraz decydują jednak, że chcą tych prawdziwych rzeczy. Jeśli chcesz, to chcę się o ciebie modlić. Jeśli jesteś taką osobą, jeśli są takie osoby, to wyjdź. To nie zabawa. To nie jest dla mnie. I teraz zobacz, jeśli przychodzi ci przez głowę myśl, jak wyjdę, co o mnie pomyślą? Jeśli wiesz, że potrzebujesz wyjść, a myślisz, nie wyjdę, bo co o mnie pomyślą, to skonfrontuj się jeszcze raz z tym, co powiedziałem. Skonfrontuj się. Przemo. To ty decydujesz, jak bardzo pragniesz. Szorabata kilera masara la kalarasata. Oroto kolorobo siraba kalarabasara. Ojcze, ja przeklinam każdą lewą myśl. Każdą lewą myśl dotyczącą służby. Ojcze, ja zabezpieczam ich decyzje. O tym, że oni postanawiają służyć. Że oni są świadomi, że to nie jest emocjonalny zryw. Że to nie jest chwila uniesienia. Że to nie jest kwestia przypodobania się człowiekowi. Ojcze, uwielbiam Ciebie za głębokość przeżywania Ciebie, za głębokość rozumienia swojej tożsamości. Dziękuję Ci za poczucie bezpieczeństwa, które jest w każdym z nich. Za absolutne poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję Ci, Ojcze, że oni są świadomi, w co oni wchodzą. Zabezpieczam te decyzje. Zabezpieczam.
i modlę się teraz, aby wszystko, co było lewe, wszystko, co było blokerem, aby runęło teraz przez moc imienia Jezus. Teraz ja uwalniam moc, uwalniam moc, uwalniam moc. Uwalnia moc. Roto koloro basira basara baga. Rabashara bata baka la rasara. Oroto koloro shira basara. Przeklinam wszelki kompromis. O rabashita basara. A rabashara bekele resia. Rabashara bata masara la kara. Oro shira baba basata kala rasara. Shira baba baba sara kala rasara. Araba shira baka la rabasara. Oroto mo koloro mo sira makata masai. Araba shira basara. Oroto koloro shira basata. Oroto koloro basara. Shira baba baba basata makala rasara. O raba shira bakala, świeże spojrzenie, świeży ogień, świeży ogień, świeży ogień, świeży ogień. Roto koloro bosia basara makala. Araba shira bakala rabasata. O roto koloro soro, przeklinam wszelki lęk, przeklinam wszelki lęk, przeklinam cię diable, przeklinam cię. O roto mo koloro sia basata. Araba shere bekele resia. Shara baba baba sata makala rasoro. O roto koloro shira basata. Riba baba basara makala rasara. O raba shia bakala rabasara. Oroto koloro sora, ja ścieram zasłonę na tym umyśle. Ścieram tą zasłonę. Oroto shia bakala rasara. Araba shida basara. Trzeźwy umysł, trzeźwy umysł, trzeźwy umysł. Oroto koloro bashida basara bakata. Araba shira bakala rasara. Odwaga, 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 przeginam wszelki lęk. Odwaga, odwaga, zajmuje swoje miejsce, zajmuje swoje miejsce. Oroto bashira baba basata malai. Oroto koloro sora, przyjmuj. Przyjmuj razem ze mnie. Przyjmuj razem ze mnie. Przyjmuj. Świeżo się siłą. Przyjmuj to. Przyjmuj. Shirabata bakalara sira makalara masata. Araba shira bakalara sara. Oro to koloro bo soro mo koloro soro. Oraba shira bekete besere. Ribata shira basara bakalara basara. Araba shira bakalara basara. Puść to. Puść to, co się możesz. Puść to. Puść to. Puść to. Zgadzasz się ze mną? Ja unicestwiam teraz, rozwalam teraz to, rozwalam tą blokadę teraz, rozwalam ją teraz, rozwalam do końca to, rozwalam teraz, mówię trzeźwy umysł, wolny umysł i trzeźwy umysł. Ścieram teraz to, przeklinam cię diable, nie będziesz go okłamywał. O roto shira baba baba sata makala rasara. Roto koloro bo soro koloro mo sira basara. Araba shira baba baba kala rabasara. Araba shira baba kala rabasata. Shira baba baba sata makala rabasara bakala rasara. Araba shira kala rabasara. Shira bakala rasara. Ty wiesz to.